Ci panowie podczas koronawirusa podeszli do mnie bliżej niż 1,5 metra. Jeden, drugi. Proszę się nie zbliżać do mnie. Jak proszę? A przed chwilą pan do mnie poszedł na 0,5 metra, nie? Co pan mi opowiada? Przed chwilą pan był tak samo jak ja blisko. Jeden, drugi. Gdzie pan idzie teraz? Przed chwilą żeście mnie ścigali. Ja wracam z pracy, nie? Ja jestem po roboczemu. Wracam z pracy. Cyk. Tak. Jest pan w parku, tak. A jest zakaz wstępu do parku. Panie, droga z parku jest najkrótszą drogą, jaką ja wracam do domu z mojej pracy. Pracuję na budowie, z dala od ludzi. O co panu chodzi? Wstęp do parku jest obecnie zabronione. Ale ja wracam z pracy do domu. Dobrze, tylko że... No to dobra, niech mi pan przedstawi ten artykuł. Zabroniony w tym razie. Aha. W takim razie i pan się do nas nagle da tu rzucać. Dobra, ja się do pana nie rzucam. Nie, ja panu wytłumaczyłem prosto. Wracam z pracy do domu. No teraz pan się nie... Tak, pan chodzi tutaj po... Jak pan tutaj chodzi po tym parku, a jest zakaz, tak? Jest pan w pracy? Ja wracam z pracy do domu. O co panu chodzi? Niech pan mi to wytłumaczy, o co panu chodzi? Na 2 metry. Proszę bardzo. Zaraz podjedzie. Proszę tłumaczyć mi jak najbardziej. O co panu chodzi? Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Tak, ja mam prawo wrócić do domu. Ja mam prawo wrócić do domu z pracy. Aktualnie pan się przechadza tutaj po... Ja się nie przechadzam. Panie, dobrze, jestem po roboczemu i wracam z pracy. Dobrze, w porządku. Ja się nie przechadzam. Ja tu nie jestem na spacerze. Dobrze, i nie piję sobie tutaj pilu. Dobra, dalej, dawaj. Co my będziemy kręcić? YouTube go. Zabraniem oczywiście panu udostępniania tego, bo popełnił pan przestępstwo. Dobra, zamarzy się buźki. Można, nie? Oczywiście. Jak najbardziej. Skałka go. Świętochowice Skałka, funkcjonariusze policji. Prewencyjnej pewnie, nie? Oczywiście. No tak, prewencja z Katowic. Proszę się zaprezentować. Jeden, drugi pan. Tak? Nagrywamy i czekamy. Pamięci jest dużo w telefonie. Go. No nie mamy nic do ukrycia. Ja też nie. Ja wracam z pracy do domu. Najkrótszą... Panie, ja nie będę podchodził, bo będę... Pomimo... To proszę iść tam pod krawężnik. Ja się obawiam koronawirusa. Nie ma pan maski. Rękawiczki też pan nie ma. Nie ma tu sztoka, żeby odmierzyć 2 metry. Jak pan pójdzie tam, to ja wyjdę tu. Jeszcze pan jest pod wpływem alkoholu ewidentnie. Pił pan w pracy, czy... Nie. Nie, po pracy. Po. W drodze, tak? Miałem czas na to. Ja mam czas. Dobrze, to na nagraniu będzie kolejne wykroczenie, do którego się pan przyznaje. Spoko, tak? Loko, to się wytnie. Widzisz pan, opiek, nie takie rzeczy się na komputerze robi. Dawaj dalej. Jeden, drugi. Do domu nie idzie, dojdzie z pracy. Spokojnie, będziemy mieli zaraz pana dane. Wiesz pan, gdzie idę? Do tego tam bloku. Pierwszy lepszy blok. Kasińskiego jeden. Spoko. Ale ja idę najkrótszą drogą do domu, z pracy. Rozumie pan to, czy nie? Jest taka ustawa. Najkrótszą drogą do domu z pracy. Panie. Co mnie to... Może pan pójść chodnikiem do domu. Jakby się pan nie zaczął czy co? Rzucać, to no. Mówimy panu tylko, że wstęp jest zabroniony. Dobra, co się tam okroi? Pan ewidentnie jakiś ma problem, jeszcze jest pan pod wpływem alkoholu i... To, na izbę mnie wybierzcie. Nic, się pan rzuca do policjantów. Takiego... Ja się nie rzucam, no panie. Akurat jak zaczął pan nagrywać. No ale to ja nie nagrywa. No dobrze. No. Jak polska władza się zachowuje? Cyk, jeden, drugi. Co tam? Cyk. Go, 4 minuty. I stoimy. W tym czasie już byłem w domu. Tak, panie, tam idzie pan po parku. Halo, nie chce pan zobaczyć to? Niech pan zostanie tutaj. Niech pan zobaczy. Idzie człowiek po parku. I na pewno idzie z pracy. W tej chwili akurat jest interwencja wobec pana. Aha, i na to jest interwencja. A ten pan se tak idzie z Taśką, zakaz wchodzenia do parku, idzie pan. Zapraszamy pana, bo jest interwencja. Też pan będzie spisany. No chodź pan! No chodź! Niech się pan nie wstydzi. Tak? Co to jest? Jakaś pina, hopie. Tak. Dwie rybki przy jednej kurwa wędce. Tak. I proszę nie przyklinać, popełnia pan kolejne wykroczenie. To daj mi mandat 50 zł, hopie, stać mnie na to. Robię, a to mnie stać.
Przed chwilą pan powiedział, że mandat nie będzie dla pana problemem, tym bardziej za przebywanie w miejscu, gdzie pan nie powinien przebywać. No to... Czemu pan przebywa w parku, jak jest ogólny zakaz koronawirusa? Halo? Dlaczego pan tak przechodzi, obojętnie? O, jest policja. No halo, halo, ale czemu panowie puszczają tego pana? To jest jedno i to samo. Takie samo wykroczenie ja stworzyłem. Czemu jeden może iść, a ja nie? Ja wracam z pracy do domu. Chcę dojść najkrótszą drogą do domu. A ten pan sobie odszedł, tak? O, proszę bardzo. Ale ja się też nie rzucałem. Ja powiedziałem, że ja idę normalnie do domu. Po pracy. Panu powiedzieliśmy spokojnie, przecież że zakaz wstępu jest... Nie jestem ubrany plażowo. Czyli w momencie, jak panu wytłumaczyliśmy spokojnie, że pan wraca do... Co pan mi gada? Ja mam tu nagranie, to sobie pan... Chce pan to zobaczyć? Jest 5 minut nagrania. Tak? Będzie udostępnione na YouTube, na wszystkich mediach społecznościowych. Pan udostępni to... Udostępnię. Udostępnię. Sprawę, bo my sobie zastrzegamy prawa. Pan sobie może zastrzegać, co pan chce. Ja mogę sobie zastrzegać. Tak? Ja zamarzę pana twarz, wizerunek. Tak się zachowują policjanci. Cyk, proszę bardzo. Co mi weźmiecie? Telefon? Potaskacie? Kasujecie? Dzień dobry. Wie pan, co się dzieje? Wracam do domu najkrótszą drogą, a ci panowie mnie zaczepiają. Czemu ja przebywam na terenie parku? Ja chcę po pracy, po ciężkiej pracy, po 10 godzinach jebania na budowie, dojść spokojnie do domu i zjeść obiad. A jeden i drugi pan mnie zaczepia, co ja robię w tym parku. Telefonik pan teraz.